W tym wideo nauczysz się oszczędzać wodę w Twoim mieszkaniu. Na początku damy Ci kilka wskazówek, aby ograniczyć swoją konsumpcję wody. Następnie zaproponujemy metodę, dzięki której zużyjesz najmniej prądu, zmywając naczynia. Po pierwsze, ogranicz konsumpcję wody. Pierwszy krok ku oszczędzaniu to wybór prysznica zamiast kąpieli. Podczas kąpieli konsumujemy od 150 do 200 litrów wody, a podczas prysznica między 60 a 80 litrami w 5 minut. Wymieniając wannę na prysznic, oszczędzasz więc od 200 do 400 zł rocznie. Aby łatwo oszczędzić wodę z kranu, wyłącz ją, kiedy myjesz zęby lub namydlasz dłonie. Aby zaoszczędzić więcej, możesz zainstalować wodoszczelną końcówkę na kran. Pozwala ona na oszczędzenie około 50% za podobny komfort mycia. Taka końcówka kosztuje między 20 a 40 zł. Inwestycja, która zwróci się w niecały rok. Wycieki wody są jedną z głównych przyczyn nadmiernej konsumpcji wody. Mogą się one pojawiać przy uszkodzonych rurach lub spłuczkach. Aby wytropić wyciek wody, sprawdź licznik wody wieczorem przed zaśnięciem. Jeśli nie konsumowałeś wody nocą, licznik powinien wskazywać taką samą liczbę. Jeśli liczba wzrosła, masz u siebie przeciek. Aby nie wydawać niepotrzebnych pieniędzy, zidentyfikuj przeciek i napraw go. Po drugie, myj naczynia oszczędnie. Średnio ręczne mycie naczyń konsumuje 42 litry wody, ale istnieje metoda, która pozwala ograniczyć zużycie wody do 10 litrów. Potrzebujesz do niej zlewu, miski, dwóch gąbek i płynu do naczyń. Na początku mycie. Radzimy myć naczynia od razu po posiłku, aby brud nie zaschnął. Zacznij od wypełnienia miski letnią wodą. Możesz wypełnić ją wodą po gotowaniu, jeśli nie jest tłusta. Pogrupuj naczynia w zlewie. Pogrupuj naczynia w zlewie. Jeśli brud zaschnął, namocz go przed myciem. Rozpuść kilka kropel płynu w miseczce, a następnie zamocz w niej gąbkę. Ta wskazówka pozwoli Ci zużyć mniej płynu i ograniczyć czas zmywania. Drugą gąbkę odłóż na bok, posłuży ona do mycia miski. Zmywaj naczynia namoczoną gąbką i wodą w misce. Umyte naczynia odłóż na bok. Kiedy wszystkie naczynia są umyte, wylej wody z miski. Następnie szybko wyczyść miskę. Zmyj resztki piany drugą gąbką. Teraz przejdź do połkania. Zmyj resztki piany drugą gąbką. Połóż miskę w zlewie, weź największe naczynia i zmyj je pod kranem. Następnie użyj wody, która zgromadziła się w zlewie, aby przepłukać mniejsze naczynia. Powoli ułóż opłukane naczynia na suszarce lub ściereczce. Następnie użyj wody, która zgromadziła się w zlewie, aby przepłukać mniejsze naczynia. Powoli ułóż opłukane naczynia na suszarce lub ściereczce. Kiedy już wszystkie naczynia są czyste, wyczyść obie gąbki. Nie wylewaj wody z płukania, może być ona użyta do kolejnego zmywania. Zachowując się w ten sposób, możesz zdecydowanie zmniejszyć swój rachunek za wodę.